Jest to zaszczyt dla mnie tutaj wystąpić między szanownymi prelegentami i też dziękuję profesorowi Szymańskiemu, że mnie popchnął w kierunku wygłoszenia referatu. Chciałem też podziękować doktorowi Bolesławowi Piaseckiemu, pod którego kierunkiem ta praca powstała, którą będę wygłaszał. Jest to praca zaliczeniowa, dyplomowa, z podyplomowych studiów z zakresu służb specjalnych na Akademii Sztuki Wojennej. Jest to spowodowane temat i w ogóle to zagadnienie trzema rzeczami, czy ta praca zawiera trzy kwestie. I moją osobistą inspirację i zainteresowanie, tą właśnie wiedzę ze studiów, którą zdobyłem i weryfikowałem też swoje przemyślenia w tej materii, kształcąc się, ale też takim istotnym elementem były rozmowy z byłymi funkcjonariuszami służb specjalnych polskimi, konsultacje, oczywiście w zakresie jawnym, także tak jak i cała praca jest oparta na materiałach jawnych. Tytuł referatu to służby specjalne dla współczesnej Polski, a dla jakby trochę tutaj zmylenia przeciwnika w konferencji występuje jako reforma służb specjalnych, czym de facto już na wstępie jakby prezentuje wniosek końcowy, bo jest ta reforma konieczna. Dlaczego właśnie taki temat? Istnieje piramida potrzeb według Maslowa i w niej zaraz za potrzebami biologicznymi jest potrzeba bezpieczeństwa. Kiedy rozmawiamy o bezpieczeństwie i popatrzymy na bezpieczeństwo w kontekście wspólnoty narodowej, no to mamy do czynienia z bezpieczeństwem narodowym. Wiele instytucji jest powołanych do tego, żeby to bezpieczeństwo zapewniać nam, bo gwarantuje nam nasze państwo, zorganizowanie się w państwo gwarantuje nam, czy ma gwarantować właśnie to bezpieczeństwo, jedną z najważniejszych potrzeb. Później dopiero są następne rarytasy. Co szczególnie istotne, w dzisiejszych czasach nie mamy zbyt często do czynienia z wojną w klasycznym tego słowa rozumieniu, tylko jest bardzo wiele działań, zmagań, które są, jak to się mówi w doktrynie, pod progiem wojny. Tak? Z tym mamy do czynienia na Ukrainie, z tym mamy do czynienia, jak mówią specjaliści, też na wschodniej granicy obecnie. Więc ta rola służb specjalnych jest naprawdę istotna. Naprawdę istotna. Szczególnie w zakresie zwalczania działań obcych służb specjalnych, obcych wywiadów, bo tak jak właśnie powiedziałem, są to działania pod progiem wojny i trzeba się bronić takimi samymi metodami czy podobnymi, jakimi jesteśmy atakowani. Jaka jest zadanie państwa, a ja tutaj właśnie podstawiam od razu rolę służb specjalnych, to jest zapewnienie suwerenności rozumianej szeroko, politycznie, kulturowo, militarnie. Tutaj suwerenność kulturowa też jest istotnym aspektem, też w kontekście tych rozważań, jakie się toczą na naszej konferencji. Polskości, no bo jeżeli nasz styl życia, nasza kultura i nasza wiara, nasz sposób postrzegania w ogóle zniknie i staniemy się kopią czegoś innego, no to zdaje się, że stracimy wielkie dobro. Ale też tym zadaniem jest zapewnienie dobrobytu i tutaj też trzeba otwarcie o tym mówić, że dobrze zorganizowane państwo zapewnia swoim obywatelom dostęp do rozwoju, możliwość osiągnięcia dobrobytu. I też w kontekście właśnie zmagań czy rywalizacji międzynarodowej realizowanej za pomocą instytucji, jakimi są służby specjalne, zadaniem państwa polskiego, zadaniem polskich służb specjalnych jest obrona i zabezpieczenie właśnie tych naszych interesów. Także to są takie refleksje wstępne. Chciałbym teraz przejść już do wygłoszenia referatu. Ja pozwolę sobie jednego odczytać ze względu na moje skłonności
trudno się dziwić, polityczno-publicystyczne. I tutaj ciężką pracę miał nade mną doktor Piasecki, pod którego kierunkiem praca powstała, bo trzeba było mój język publicystyczno-polityczny sprowadzać do dyscypliny naukowej. W zarysie, jeżeli chodzi o ten referat, to najpierw będzie zarys problematyki służb ogólnie, później taki krótki przegląd historii polskich służb i reform dotychczasowych, później propozycja korekty z uzasadnieniem. Tutaj ta propozycja korekty oczywiście jest to taki element najbardziej dyskusyjny, też kto ma więcej wiedzy i zna się na temacie, to jakby polemiki wskazane i też jakby moją intencją nie było dać wiedzy objawionej, tylko tutaj szczere refleksje, a raczej zależy mi na sprowokowaniu dyskusji, bo taka dyskusja się nie toczy. Później podsumowanie i wnioski końcowe. Także liczę, że czasu mi starczy. Teraz przejdę do zgłoszenia zasadniczej części wystąpienia. Tajne zadania towarzyszyły człowiekowi od czasów, kiedy powstała władza. Zadania te były bardzo często związane z pozyskaniem ważnych informacji, ale również przekazaniem przeciwnikowi informacji fałszywych, wprowadzających w błąd. Istotna była zawsze własna ochrona przed wrogimi działaniami tego typu. W czasach współczesnych, w ramach funkcjonowania państw, wykształciły się instytucje zajmujące się takimi zadaniami. Są nimi właśnie służby specjalne. Podobny sposób działania, czasami nawet podobny poziom finansowania, mają również organizacje terrorystyczne czy korporacyjne. Jednak te nie posiadają umocowania ustawowego i nie przysługują im kompetencje przynależne oficjalnym instytucjom państwowym, jakimi są właśnie służby specjalne. Służby są różne, zależą od historii danego państwa, jego potencjału, poziomu, rodzaju zagrożeń oraz tego, czy państwo jest demokratyczne czy totalitarne. Klasycznie służby dzielą się na wywiadowcze, kontrwywiadowcze oraz wojskowe i cywilne. Niektóre służby specjalne mają uprawnienia dochodzeniowe śledcze, zajmują się zwalczaniem przestępczości. Także tutaj mamy do czynienia z taką bezpieką rozumianą szeroko. Podział funkcjonalny nie musi być wyrażony w podziale instytucjonalnym. Bywają służby unitarne, łączące w jednej instytucji i wywiad, i kontrwywiad. I w Polsce na przykład taką był Urząd Ochrony Państwa. Służby specjalne są elementem bezpieczeństwa narodowego. W Polsce wprost określa się, że współtworzą potencjał obronny państwa. To jest w dokumentach Biura Bezpieczeństwa Narodowego takie bezpośrednie odniesienie. Jeśli chodzi o historię służb i reform w III RP, to najpierw należy wskazać szerszy kontekst historyczny. Na kształcie polskich służb swoje piętno odcisnął okres PRL. Polska po II wojnie światowej, jak wszyscy wiemy, została zdominowana przez siłą narzucone rządy komunistyczne, kadrowo i strategicznie ściśle związane ze Związkiem Radzieckim. Powojenny polski aparat bezpieczeństwa kształtowany był pod nadzorem Związku Radzieckiego. Zarówno służby cywilne, UB, później SB, jak i służby wojskowe pracowały jako aparat bezpieczeństwa komunistycznej Polski, brutalnie rozprawiając się z patriotycznie nastawionymi Polakami i realizując prewencyjną inwigilację polityczną obywateli. Siła służb PRL miała swój przejaw w tym fakcie, że po 1989 roku na skutek okrągłostołowych ustaleń oraz toczonych przy tej okazji licznych nieformalnych spotkań w Magdalence i nie tylko, nie nastąpiła skuteczna weryfikacja zamykająca drogę funkcjonariuszom reżimu komunistycznego do tworzenia służb w wolnej Polsce. Większość Polaków sceptycznie odnosi się do roli przedstawicieli ruchu Solidarności w tych obradach, oceniając je jako zdradę ideałów ruchu. Służba Bezpieczeństwa została w 1990 roku rozwiązana, w jej miejsce powstał Urząd Ochrony Państwa. Służby cywilne zostały wówczas zweryfikowane tylko częściowo. Weryfikacji poddało się 14 000 z 24 000 pracujących w SB. Większość przeszła ją pozytywnie. Stanowiska szefów delegatur UOP przypadły co prawda działaczom opozycji solidarnościowej, ale stanowiska zastępców przypadły byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa. Czyli można powiedzieć, że specjaliści dalej zadbali o to, żeby koledzy z kadr wcześniejszych mieli kontynuację zatrudnienia. Oczywiście to były dyskusje w latach 90., kto je pamięta, ale model czeski, w którym nastąpił reset, Czesi no, wyczyścili swoje służby, zrobili mocną dekomunizację
zbierają już tego od wielu lat efekty, a my później mieliśmy dużo problemów. Te fakty wskazują, że ogółem bardzo duży procent kadr UOP wywodziło się z SB, a kadr kierowniczych to zdecydowana większość. Z kolei służby wojskowe, co szczególnie bulwersujące, przeszły bez najmniejszej weryfikacji w nową rzeczywistość lat 90., działając nawet przez kilkanaście lat, aż do 2003 roku, bez ustawowego umocowania. Kolejną reformą było tylko odniesienie do tej ustawy staruszki, jak to się mówi, czyli ustawy o powszechnym obowiązku obrony, na jej podstawie jednego artykułu się te służby funkcjonowały. Kolejną reformą służb było wyłączenie w październiku 1996 roku Urzędu Ochrony Państwa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i poddanie bezpośrednio premierowi. Następna reforma zlikwidowała UOP i utworzyła w jego miejsce w 2002 roku Agencję Wywiadu i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ponownie wśród kadr tych formacji nie uniknie to osób kończących kursy przed 1989 roku w Związku Radzieckim. Co prawda skala już była mniejsza, gdyż swoją rolę odgrywał wiek funkcjonariuszy, ale jednak. W 2006 roku w miejsce zlikwidowanych, okrytych złą sławą wojskowych służb informacyjnych powstały służba wywiadu wojskowego i służba kontrwywiadu wojskowego. Co istotne, do dnia dzisiejszego nie został opublikowany aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, co może rodzić wśród Polaków zainteresowanych najnowszą historią Polski uzasadnione obiekcje dotyczące transparentności życia publicznego w Polsce. Chlubna rola w badaniu służb PRL i okresu transformacji przypadła Instytutowi Pamięci Narodowej i jego historykom. Warto stawiać dalsze pytania o zaangażowanie WSI, które przez szereg lat nie było realnie podległe państwu polskiemu, ponieważ kontrola państwowa była fikcyjna, brakowało podstaw do działań w ustawie i te służby tworzyły pewnego rodzaju państwo w państwie. Czy działania w zakresie wpływu na obraz polskiej rzeczywistości, w tym sfery politycznej, zostały dostatecznie zbadane, jakie ta formacja prowadziła? Czy obecne organy bezpieczeństwa państwa polskiego posiadają wiedzę na temat ukrytego potencjału zlikwidowanych służb wojskowych i czy w oparciu o te aktywa kontynuowana była lub jest zorganizowana działalność byłych funkcjonariuszy WSI? To są pytania, które jakby rodzą się na marginesie tutaj tych refleksji zasadniczych, ale no, moim zdaniem polska opinia publiczna powinna znać na nie odpowiedzi. Teraz przejdę do aktualnej struktury polskich służb. Obecnie polskie służby dzielą się na cywilne i wojskowe. Wojskowe powstały po likwidacji WSI, działają jako wywiad, czyli służba wywiadu wojskowego, i kontrwywiad, czyli służba kontrwywiadu wojskowego. Obie podlegają ministrowi obrony narodowej z zastrzeżeniem uprawnień przewidzianych dla premiera bądź ministra koordynatora służb specjalnych. Służby cywilne to powstały z Urzędu Ochrony Państwa w zakresie kontrwywiadu i bezpieczeństwa wewnętrznego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, natomiast w zakresie wywiadu to Agencja Wywiadu. Co istotne, de facto z UOP po prostu została wydzielona Agencja Wywiadu, a wszystko inne w tym ABW pozostało. Czyli ABW jest po prostu bardzo i dużą służbą, ale przede wszystkim z ogromną liczbą zadań, co też wpływa na problem zajęcia się z odpowiednimi siłami, środkami, z zagadnieniem kontrwywiadu, o czym jeszcze będzie. W ramach zwalczania zapobiegania terroryzmowi istnieje Centrum Antyterrorystyczne przyporządkowane do ABW, ale składające się z przedstawicieli wszystkich polskich służb. Centralne Biuro Antykorupcyjne, zaliczane na podstawie zapisów ustawowych do służb specjalnych, jest jednostką najmłodszą, nie mającą żadnej poprzedniczki. Jednostką z dużym dorobkiem, szczególnie w pierwszych latach działania. Jednostką powołaną stricte do działań antykorupcyjnych, czyli de facto policyjnych, nie zajmującą się zagadnieniami zwalczania bezpośrednio obcych służb specjalnych. Ponadto uprawnienia do czynności operacyjno-rozpoznawczych właściwe służbom nabyła Służba Ochrony Państwa. SOP zajmuje się ochroną osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie i zagranicznych dyplomatów wysokiej rangi odwiedzających Polskę oraz ochroną obiektów rządowych. SOP to były BOR, tak? Biuro Ochrony Rządu, teraz Służba Ochrony Państwa. Przy służbach specjalnych wymienia się często elitarną jednostkę śledczą policji, czyli Centralne Biuro Śledcze Policji. Jest to jednak jednostka zwalczająca przestępczość, szczególnie groźną, zorganizowaną przestępczość, ale ustawowo i funkcjonalnie jest to służba policyjna, niespecjalna. Teraz wymienię problemy, jakie istnieją w polskich służbach specjalnych. To częściowo są moje oceny własne, częściowo właśnie z dyskusji z byłymi funkcjonariuszami
tutaj naniesione. W obecnym systemie służb specjalnych występuje szereg problemów, braków i wyzwań, w związku z którymi można dostrzec potrzebę korekty przeprowadzonej w drodze reformy. Fundamenty obecnego systemu były kładzione na początku lat 90. i wymaga to po prostu ponownego przeanalizowania na czasy aktualne. Wyzwaniami są wyraźne wskazanie na narodowy interes jako punkt odniesienia w działaniu służb i strategiczną podmiotowość państwa polskiego. W ramach usuwania resztki schedy po PRL potrzebne wskazanie odpowiednich odniesień cywilizacyjnych. To będzie jedna ciekawostka za chwilę. Wskazanie właściwego etosu służby. Potrzebna jest również odpowiedzialna polityka w zakresie zarządzania służbami. Potrzebna jest wyraźna cywilna kontrola nad służbami. Konieczna jest lepsza koordynacja służb, uporządkowanie kompetencyjne, aby uniknąć dublowania się i marnotrawienia zasobów. Połączenie wywiadów cywilnego i wojskowego, no to dyskusyjna teza, ale taką stawiam. Wyraźne wzmocnienie kontrwywiadu, wydzielenie Centrum Antyterrorystycznego, konsolidacja w CBA spraw korupcyjnych, przekazanie do CBŚP zadania walki z przestępczością zorganizowaną, zwrócenie uwagi na spójność całego systemu, wprowadzenie kadencyjności dla szefów służb, prowadzenie profesjonalnej polityki kadrowej i spójnej, przemyślanej polityki finansowania kadr, polepszenie i przyspieszenie dostępu do baz danych, poprawienie otoczenia prawnego dla działania służb, prowadzenie współpracy z wojskami specjalnymi, szerokiego uwzględnienia zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem i rozwojem nowych technologii, pracowanie nad dobrym wizerunkiem polskich służb w społeczeństwie. I teraz, w zależności od tego, ile czasu mi starczy, będę uzasadniał te wezwania. Od ostatniej reformy służb minęło 19 lat, służb cywilnych, a wojskowych lat 15. Wobec szybkich zmian społecznych, geopolitycznych i technologicznych jest to okres długi, wymagający aktualnej systemowej refleksji nad kształtem i zadaniami polskich służb, aby odpowiadały one dzisiejszym wyzwaniom. Przywołując antyczny przykład, Izraelici po wyjściu z Egiptu do ziemi obiecanej docierali 40 lat. Był to okres potrzebny do odpowiedniej przemiany mentalności z podległej niewolniczej na mentalność niepodległego, samorządnego narodu zorganizowanego w państwo. Być może ta antyczna inspiracja mogłaby posłużyć za dodatkowy motyw kierujący do reformy polskich służb, gdyż trwa już prawie czwarta dekada od przemian ustrojowych, a tutaj w tej przestrzeni dalej nie mamy właściwego porządku. Kluczową rolę powinna odgrywać strategiczna analiza polskiego interesu narodowego, uwzględniająca bezpieczeństwo narodowe, utrzymanie suwerennego państwa i rozwój dobrobytu. I te cele, tutaj też we wstępie wymieniane, no, osadzają nas też w kontekście naszej konferencji, gdzie szukamy dobra wspólnego Polaków. No to bezpieczeństwo i jakby zapewnienie suwerenności, to jest po prostu nasze dobro, to są rzeczy konkretne, a służby specjalne są właśnie do tego powołane. Nie tracąc z pola widzenia zagrożeń wynikających z aktywnych działań państw takich jak Rosja czy Chiny, które są w innym jakby systemie bezpieczeństwa niż my, będąc w NATO, ale zachowując zdolność do samodzielnego, strategicznego myślenia. To jest bardzo istotne, bo napotykamy na problemy w tej przestrzeni. Istotne jest, aby rozróżniać punkty, w których polska racja stanu nie jest tożsama z interesem sojuszniczych krajów, zarówno w Unii Europejskiej, jak i NATO, z wiodącą rolą USA włącznie. Gdyby tak było, że tutaj już nie musimy, będąc w NATO, będąc w Unii Europejskiej, nie musimy martwić się o swoje interesy narodowe, to byłaby idylla, ale tak nie jest. Tutaj mamy nawet bieżącą sprawę Turowa, gdzie małe Czechy, nasi sąsiedzi, dobrze stawiają swoje interesy gospodarcze wysoko, a my gdzieś tam to przegapiamy. Także cierpimy na brak tego myślenia strategicznego, samodzielnego i właśnie osadzonego wyraźnie w kontekście dbania o interes naszej wspólnoty narodowej. Wydaje się, że wystarczającą historyczną lekcję w tej materii Polska już otrzymała. Oczywiście tutaj się odwołuje do sojuszy przedwojennych. Po obu akcesjach do Unii Europejskiej i NATO daje się zauważyć brak wyraźnie zarysowanych celów politycznych opartych o strategiczne polskie interesy. Wejście do tych bloków było celami strategicznymi, a po wejściu dalszej konkretnej wizji brak. Potrzebna jest ostrożność i dbanie o polską rację stanu w dobie szerokiej współpracy w ramach międzynarodowych projektów politycznych i militarnych, które są również miejscem ścierania się nie zawsze zbieżnych interesów państw współtworzących. Istotnym elementem
aksjologicznego programowania pracy polskich służb specjalnych jest jednoznaczne wskazanie zasad cywilizacji łacińskiej jako fundamentalnego odniesienia dla realizacji misji służenia państwu polskiemu. Jest to istotne ze względu na zachodzącą rywalizację różnych cywilizacji, różnych systemów wartości. Wskazanie podstawowych warunków, na których oparta jest polskość, jest oczywistą konsekwencją dbania o utrzymanie niepodległości państwa polskiego i polskiego stylu życia. Przykładem, tutaj bardzo ciekawym moim zdaniem, może być etos składania ślubowania służb specjalnych. Otóż Agencja Wywiadu organizuje ślubowanie przy pomniku Światowida, zyskując dzięki temu faktowi przydomek sekty Światowida. Jest to kontynuowanie tradycji zapoczątkowanej w czasie PRL przez Departament I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli część Służby Bezpieczeństwa, która w latach 56-90 zajmowała się wywiadem. Więc odniesienia istotne dla czasów sprzed tysiącletniej historii państwowości polskiej, nie korespondujące z zasadami cywilizacji łacińskiej, nie będą tworzyć spójnych kategorii aksjologicznych. Wyraźną różnicę w podejściu do tego ważnego dla nowych funkcjonariuszy aktu widać w ślubowaniu żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która przysięgę organizuje w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak się dowiedziałem też w trakcie już po napisaniu pracy, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego również ślubują w Muzeum Powstania Warszawskiego. Niewątpliwie etos odwagi i poświęcenia jest jednoznaczny. Jednak przegrane powstanie również nie do końca spełnia rolę wyższego odniesienia. Miejscem na takie ślubowanie mógłby być Wawel, gdzie w kryptach przy grobach wielkich polskich królów ślubowanie nabrałoby jednoznacznej i wyraźnej osi odniesień. Ślubowanie różnych służb mogłyby się odbywać przy grobach różnych polskich królów w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz w innych miejscach. Ślubowanie różnych roczników w różnych miejscach byłoby dodatkowo cennym elementem integrującym, budującym etos służby państwu z tysiącletnią historią. Budując obraz dobrze działających polskich służb specjalnych, należy wziąć pod uwagę rolę czynnika politycznego mającego wpływ na służby. Z jednej strony konieczne jest, aby służby, podobnie jak armia, były kontrolowane przez władzę z wyboru, posiadającą społeczną legitymację do takiej kontroli. Z drugiej strony również istotne jest, aby kontrola polityczna sprawowana przez decydentów politycznych oparta była zarówno na zrozumieniu istoty działania służb specjalnych i ich roli w realizacji interesów państwa, jak i na umiejętności oceny przedstawionych przez służby informacji. Potrzeba właściwego stawiania zadań odnoszących się do kluczowych kwestii będących w zasięgu działania konkretnej służby, a nie skupiających się często na sprawach mało istotnych ze strategicznego punktu widzenia. No to jest niestety nie moja refleksja, tylko doświadczenie empiryczne. Właściwe zrozumienie i odpowiednie wykorzystanie możliwości, jakimi dysponują wyspecjalizowane służby przez czynnik polityczny decydujący o ich wykorzystaniu, podnosi poziom bezpieczeństwa kraju i umożliwia efektywne dysponowanie posiadanym zasobem realizującym zadania. Aby wspomniane zarządzanie służbami było profesjonalne, należy wprowadzić przyspieszone kursy przybliżające zagadnienie pracy służb decydentom, którzy nie posiadają własnych doświadczeń zawodowych w tym przedmiocie, czyli w praktyce większość. Istnieją wyższe kursy obronne organizowane przez Akademię Sztuki Wojennej dla parlamentarzystów. Uczestniczyłem w takim kursie jako jeden z kilkunastu posłów. To jest nieobowiązkowe, także nie było zbyt dużego zainteresowania. Ale nie oferują one, i to było też moje rozczarowanie, prezentacji zagadnień związanych zarówno z problematyką bycia obiektem rozpracowywania przez obce wywiady, ani w ogóle z problematyką pragmatyki polskiej pracy służb specjalnych. No jest to oczywiste, że obce wywiady będą chciały pozyskiwać informacje i jest to oczywiste, że decydenci, politycy są na celu. I my, szanowni państwo, jako parlamentarzyści, nie byliśmy w żaden poważny sposób przeszkoleni, uczuleni na tego typu zagrożenia. Tak, zaczynam się śpieszyć jeszcze bardziej. Wzmocniony powinien zostać etos służby dla niepodległej Polski, świadomość funkcjonariuszy, jakiej sprawie służą, ich przekonanie do tej sprawy, poziom morale i patriotyzmu. Jest to czynnik wpływający na jakość pełnionej służby oraz szczelność organizacji pod kątem wycieków informacji czy wręcz zdrady. Poziom morale daje także gwarancję właściwego zaangażowania w służbę oraz odpowiedniego rozliczania zdysponowanych zasobów. To jest szczególnie istotne, bo część tych zadań jest realizowana z luźną kontrolą, no bo po prostu taka jest specyfika, więc poziom morale ideowości jest bardzo istotny.
co tutaj bym chciał dodać, to jestem przekonany, że w Polsce w tej chwili służy bardzo wielu, bardzo oddanych patriotów w służbach specjalnych. I tutaj jakby nie ma problemu z jakością kadr i taki kierunek powinien być podtrzymywany. Dobrze, to pominę. Dobrze, przejdę do bardzo istotnej rzeczy. Jeżeli mielibyśmy wyróżnić jakiś problem, który w służbach specjalnych polskich istnieje, to najważniejszym problemem jest słabość kontrwywiadu. To jest najważniejszy problem i tutaj najistotniejsze jest to, żeby wzmocnić te zadania. W obrazie strukturalnym polskich służb palącym problemem jest wzmocnienie kontrwywiadu. W obecnym stanie rzeczy kontrwywiad nie spełnia wymagań dotyczących ochrony strategicznych interesów państwowych. Wynika to głównie z dużej ilości zadań postawionych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także też to, że ta architektura była służb czy właśnie służb cywilnych była ukształtowana na przestępczość z lat 90., która była dynamiczna, duża i to trzeba było zwalczyć, to było zagrożenie lat 90., ale dzisiaj mamy już inne wyzwania. Zdolność do skutecznej ochrony swoich tajemnic, osłony strategicznych interesów, między innymi przez ochronę polskich decydentów, aby mogli podejmować decyzje w oparciu o rzetelne i prawdziwe informacje, jest wyzwaniem najważniejszym, ponieważ warunkuje ona prowadzenie polityki korzystnej dla państwa polskiego. Te kwestie powinny być przedmiotem troski i pracy kontrwywiadu. Również w tym zakresie szkolenia najważniejszych urzędników państwowych i liderów politycznych z ochrony przed operacjami wpływu prowadzonymi przez obce służby specjalne. Dzisiaj te operacje wpływu to są bardzo często operacje informacyjne. Po prostu mamy do czynienia z koordynowanymi tutaj atakami medialnymi, które mają nas pozbawić jakichś dóbr. Wzmocnienie kontrwywiadu należy zacząć od wyraźnego rozróżnienia tej misji od zadań policyjnych. Od stricte policyjnych. Tutaj należy pozbawić obecną agencję uprawnień dochodzeniowo-śledczych, przekazać te kompetencje i piony do CBŚP, tak żeby nie mieszać zadań policyjnych ze zwalczaniem właśnie obcych służb. Zadania antykorupcyjne powinny wejść w całości do CBA. Mamy w tej chwili do czynienia z taką sytuacją, że w zasadzie trzy służby, CBA, CBŚP i ABW, mogą pracować nad tą samą sprawą dotyczącą na przykład zadań korupcyjnych. Także to jest marnotrawienie zasobów. Tutaj przeskakuję. Istotna jest również stała prawna analiza i praca legislacyjna zapewniająca właściwe otoczenie prawne dla działania służb. Obecnie problemem jest zbyt niski, zaledwie 3-letni wymiar dolnej granicy sankcji za przestępstwo szpiegostwa i orzekanie tak niskich kar przez sądy. Szanowni Państwo, za korupcję w Polsce są znacznie większe wyroki niż za zdradę państwa, niż za przekazywanie istotnych informacji. Także naprawdę w ten sposób no, wszyscy tracimy. Polskie służby nie muszą być szeroko rozbudowywane w zakresie zespołów kontrterrorystycznych, czyli tych bojowych. Mamy bardzo dobre, to jest jedna z dużych zalet naszej obronności, bardzo dobre wojska specjalne, które mogą współpracować ze służbami specjalnymi, tutaj z jednostką wojskową GROM na czele. Również cyberbezpieczeństwo staje się ogromnym wyzwaniem. Też doświadczyliśmy tego w tym roku. To jest osobny wątek nadający się na długie rozważania. W każdym razie byłoby właściwe, aby wyraźnie się poczuwały odpowiednie powołane do tego instytucje do odpowiedzialności za polskie cyberbezpieczeństwo, żeby nie było takich cieni kompetencyjnych, że nie wiadomo, kto się tym zajmuje. Jak na przykład poziomem świadomości posłów, jeżeli chodzi o zagrożenia cyfrowe. Istotnym zagadnieniem jest zagospodarowanie byłych funkcjonariuszy służb specjalnych. Państwo powinno mieć propozycję, aby osoby posiadające szczególne kompetencje nie były skazane jedynie na sektor prywatny w ramach późniejszego zarobkowania. Mowa oczywiście o osobach, które nie utraciły wiarygodności i dobrego imienia w trakcie pełnienia służby. Osoby takie nadal powinny być obecne w polskim systemie bezpieczeństwa.
Dzisiaj jest tak, że ktoś, kto odejdzie ze służby, po prostu jest no, prawie wrogiem dla tej służby. To tak nie powinno być. Powinniśmy mieć ten sektor bezpieczeństwa uporządkowany i pomysł na tych ludzi posiadających szczególne kompetencje no, powinien być w państwie. I tutaj moją propozycją jest to, aby się między innymi zajmowały takie osoby szkoleniem kontrwywiadowczym dla administracji lokalnej, czy też żeby miały pierwszeństwo w zatrudnianiu na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych. I tutaj już powoli kończąc, istotnym aspektem jest ocena pracy służb przez opinię publiczną. Niskie zaufanie społeczne do własnych służb może być czynnikiem utrudniającym realizację ich zadań. Obniżenie zaufania do własnych służb może być również celem działalności służb obcych. Tutaj niech sobie każdy z Państwa odpowie na pytanie, jak by się poczuł, gdyby się zgłosił do niego funkcjonariusz naszej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nawiązałby kontakt. Tak? No to większość z nas poczułaby dyskomfort, prawda? Także to nie tak powinno działać. Nie tak powinno działać. Polskie służby specjalne dla polskiego obywatela powinny być instytucjami, które no i budzą zaufanie i chęć tutaj wsparcia, bo to jest troska o nasze wspólne dobro i rozwój naszej wspólnoty narodowej, a nie odwrotnie. Obecnie moim zdaniem dominują trzy główne... Tak, już lądujemy. Trzy główne pejoratywne stereotypy, obciążenie epoką PRL-u i kadrami, które funkcjonowały w służbach po transformacji ustrojowej, czyli te wszystkie też ciemne karty, IPN szeroko się o tym rozpisuje, przestępcza i amoralna działalność służb wojskowych, też mamy bardzo wiele przypadków, przykładów lat 90., początku lat 2000. Wykorzystanie służb w większym zakresie wewnętrznej walce politycznej niż do obsługi strategicznych interesów państwa. No to jest niestety naturalna pokusa dla decydentów. Nie mam pełnej wiedzy, czy nie mam wiedzy w tym zakresie, ale na pewno jako postulat warto to stawiać, bo słyszeliśmy zapowiedzi reformy służb specjalnych przed paroma laty i cisza. Także być może ta pokusa polityczna jest ważniejsza. I ostatni akapit podsumowujący. Poprzednie reformy były dokonywane w ogniu intensywnej presji informacyjnej świadczącej o fakcie, że temat polskich służb specjalnych jest przestrzenią ważną dla rywalizacji różnych grup interesów, zarówno grup politycznych, grup nieformalnych, jak i dla wywiadów obcych państw. Nieudolna dekomunizacja i walka o wpływy w służbach różnych sił politycznych zaowocowała redukcją potencjału polskich służb. Trzeba ten proces ostatecznie zatrzymać, uczynić ze służb możliwie niezawodny element systemu bezpieczeństwa Polski. Powyżej przedstawione pomysły na reformę powinny być poddane merytorycznej dyskusji. Sam proces realizacji powinien być prowadzony z najwyższą starannością, mającą na względzie ideę wzmacniania, a nie osłabiania potencjału obronnego Polski. Reforma powinna być wprowadzona etapami, a sprawą kluczową powinno być skuteczne doprowadzenie jej do końca bez zmian koncepcji w trakcie realizacji. No teraz mamy do czynienia z czymś takim, że jesteśmy w trakcie niedokończonej reformy. Tutaj nie zdążyłem już przedstawić wątku Centrum Analitycznego, które zbiera informacje z różnych służb. Złym prognostykiem jest niewykorzystanie posiadanego potencjału i stagnacja w tej przestrzeni. Dobrym będzie właściwa struktura polskich służb i ich profesjonalna, owocna praca. Obecne zmiany geopolityczne, szybko zachodzące procesy socjologiczne i technologiczne stanowią nie lada wyzwanie. Polskie służby powinny być w awangardzie nadążania za nimi i pierwsze w doskonaleniu się, jak je wykorzystywać dla dobra Polaków. Także, Szanowni Państwo, tutaj konkludując, mamy nieadekwatną strukturę polskich służb specjalnych do aktualnych wyzwań. Konieczne jest przeprowadzenie reformy służb, aby skutecznie pełniły swoje zadania. Palącym problemem jest wzmocnienie kontrwywiadu i też szalenie istotne jest bazowanie na właściwym fundamencie aksjologicznym i w konsekwencji troska o polskość, polski styl życia. Bardzo dziękuję za uwagę.